wszystkim na YouTubie rozmowa dla Łączy Nas Piłka. Taki wywiad na zgrupowaniu fotelu Kasia Kiedrzynek z PSZ, Paulina Duda i jeszcze była Aleksandra Sikora z Juventusu. No i właśnie obalały kilka mitów związanych z piłką kobiecą i mówiły, że one walczą dla tych następnych pokoleń, bo ich jest tak naprawdę kilka, tak? Takich topowych. Jest Ewa Pajor, przebijają się kolejne. Natomiast ogólnie kobiety chyba wchodzą coraz bardziej w piłkę nożną, bo to już nie jest tylko nie tylko w męskiej, nie tylko w damskiej piłce nożnej, ale również w męskiej, w różnych rolach, bo nie wiem, pani Agnieszka Syczewska w Jagiellonii Białystok jest prezesem, tak? Czy pani Martyna Pajączek widzę, czy kobiety częściej pracują jako dziennikarki, reporterki w biurach prasowych, także to wam może pomóc jako piłce nożnej kobiet, żeby dalej ta kula śnieżna nabierała tempa, żeby dosko się rozwijało? Na pewno to jest bodziec do dalszego rozwoju i do kolejnych działań, bo im więcej będzie kobiet i będą pokazywać, że można, że potrafią, że chcą i tak dalej, będą zarażać kolejne koleżanki swoją pasją, to się okaże, że rzeczywiście jest to możliwe. Natomiast to, co jest ważne, podkreśliłeś udział dziewcząt z pierwszej reprezentacji, Kasi Kiedrzynek, Oli Sikory, Ewy Pajor czy Pauliny Dudek, to są w tej chwili takie nasze jedyne i największe jakby ambasadorki piłki nożnej. One były odważne, one pokazały, że można wyjechać za granicę, że to może być ich styl życia, że można zarabiać grając w piłkę. I to też, nie oszukujmy się, nie jakieś wielkie pieniądze, ale z drugiej strony to jest ich sposób na życie i one grają rzeczywiście zawodowo. Także one jak gdyby pokazują ten role model dla kolejnych pokoleń. To co mówię, 10, 11, 12-letnie dziewczynki, które dzisiaj grają w piłkę, one już widzą te piłkarki, czyli że można. Ewa Pajor została w końcu królem strzelców, tak? Ligi Bundesliga, czyli tak. Uznawanej za najlepszą ligą, tak. Poza francuską, chyba niemiecka jest, tak? Najlepsza w tym momencie? Jeszcze tak, za chwilę angielska. Także... I właśnie chciałem spytać o jedną rzecz. Dlaczego w Polsce są Czarni Sosnowiec, a nie Zagłębie Sosnowiec? I jakby Medyk Konin, a nie kiedyś Górnik Czaluminium. Chodzi o to, że czy to by w ogóle pomogło, że przy klubie typu, nie wiem, no Legia Warszawa, ale jak uznane marki, tak? Czyli czy byłaby sekcja kobiet? Czy też romańskie kluby, które miałyby sekcję kobiece? Tak. Na pewno by to pomogło, bo przecież... Tak jest w Niemczech i Francji. Ogromne możliwości marketingowe przyciągnęłyby, podejrzewam, kolejnych kibiców, ale też dałyby możliwość rozwoju sekcji kobiecej w tej dużej, nazwijmy to, firmie. Nie wiem, ile czasu potrzeba, żeby męskie kluby przekonały się do tego, że jednak można. Z tego, co widzę, bardzo duże zaangażowanie jest tutaj też obecnych dziewczyn przecież na sali, które w Lechu Poznań pracują i mają swoje, jak gdyby, swój obszar do działania. Aczkolwiek jak są wspierane przez swój klub, tego nie wiem, nie było jeszcze okazji, żeby zapytać. Miałam ostatnio rozmowę z dziewczynami, które pracują w Legia Soccer School, czyli tej takiej bardzo komercyjnej szkółce Legii, gdzie pojawiają się dziewczynki. No ale my na razie jesteśmy na takim etapie, ja często o tym mówię, że te duże kluby zaakceptowały, że młode dziewczynki, dziewczyny chcą grać w piłkę, nie grają. To już taka piłka na poważnie, gdzie są seniorki, gdzie pojawiają się rzeczywiście już takie, bym powiedziała, nie aż wygórowane nakłady finansowe, ale jednak i pewne wymagania i standardy. No to jednak jeszcze nie. A myślę, że to by bardzo pomogło piłce kobiecej w ogóle w postrzeganiu zarówno jednych, jak i drugich. Kiedy byłoby dziś... Oczywiście. I siatkówka ma swoje zespoły męskie, męskie. Ale dzisiaj tyle mówimy o równości. Mówimy o tym, UEFA przecież bardzo dużą kampanię rozpoczęła o tym,
Dzisiaj jest to bardzo jak gdyby ważne, żeby takie same warunki stwarzać i tu nie mówimy o pieniądzach w ogóle, tylko mówimy o standardach do rozwoju, do gry i kobiet i mężczyzn. I szybko to zrozumieli włodarze Liverpoolu, Manchesteru City, Manchesteru United, West Hamu, Chelsea. No ale jak gdyby to jest ważne, że oni to zrozumieli, bo to też jest kolejna baza kibiców. To są ludzie, którzy przychodzą na mecze, to są rodziny całe, które przychodzą na mecze, to jest utożsamianie się z tym klubem. Bo przecież jeżeli moja siostra ma dobre wspomnienia, mój brat ma dobre wspomnienia, cała rodzina ma dobre wspomnienia, to nawet jak nie będziemy zawodowymi piłkarzami, to będziemy przychodzić co niedziela i będziemy, czy sobota, i będziemy na tych meczach. Czyli ja myślę, że nam brakuje takiego myślenia w tym kierunku, że coraz więcej ludzi powinno jak gdyby utożsamiać się czy nawet z tą mniejszą lokalną, czy z tą nawet globalną taką instytucją, jaką jest klub sportowy. A jeżeli nie mamy na tyle odwagi, żeby stworzyć warunki do profesjonalnego grania w piłkę, no to tego jeszcze nie ma. A co trzeba zrobić, żeby przekonać tych włodarzy? No, działać, ale trudno mi powiedzieć, inspirować, na pewno inspirować, narzucanie to nie jest nic dobrego, trzeba inspirować, oni w końcu muszą zrozumieć, że im się to też opłaca, bo skoro opłaca im się pewna nawet, muszę to powiedzieć, komercja w szkoleniu dziewczynek do tam 16 roku życia czy 15, całkiem możliwe, że w ogóle nie będą tracić na tym, że będą mieli sekcje kobiece, a wręcz odwrotnie, Juventus Turyn właśnie z powodów finansowych przecież otworzył sekcję kobiecą, więc... To są nowe rynki, ale to też są pewnego rodzaju aspekty zarządzania klubem i oni potrzebowali kolejnej sekcji, żeby pewne obroty finansowe się pojawiły, więc myślenie jak gdyby organizacyjne i zarządzania klubem no już należą do włodarzy tych klubów. Ale ja myślę, że piłka kobieca ma dużo do zaoferowania. A na przestrzeni lat ty widzisz tą kulę świeżą, która oczywiście się rozpędza, progres i duży rozwój piłki, no bo tak prześledziłem kilka faktów właśnie w stronę takiej marketingowo-medialnej. No i znany portal Łączna z Piłka ma zakładkę piłka kobieca, tak? Jest konto na Twitterze, są transmisje meczów, jest Puchar Dymbarka, w którym bardzo dużo dziewczyn gra. Jest Centralna Liga Juniorów, U15, U17, Talent Pro, więc chyba już w Polsce zaczynamy rozumieć ten trend. Ja myślę, że wszystko jak gdyby rozpoczyna się od góry. Polski Związek Piłki Nożnej dał taki sygnał, czyli prezes Zbigniew Boniek, sekretarz generalny Maciej Sawicki, wszyscy dyrektorzy poszczególnych departamentów, czyli to tak nazywamy jak gdyby w UEFA. Czyli te osoby top, które zarządzają, jeżeli one pokazują, jak ważna jest piłka kobieca, a działania jak gdyby są odzwierciedleniem tego, co mówią, to daje przykład. I to właśnie jest tak zwana inspiracja, bo jeżeli w ten sposób zainspirujemy chociażby włodarzy męskich klubów, że nam na tym zależy, bo w tym momencie Polski Związek Piłki Nożnej jest bardzo zaangażowany w rozwój piłki kobiecej, powołanie wielu nowych stanowisk, które są dedykowane piłce kobiecej. To, o czym ty wspomniałeś, te wszystkie projekty od aspektów medialnych, poszkoleniowe i organizacyjne, to wszystko jest po to, żeby oczywiście rozwój nastąpił, ale też dać sygnał i klubom, i innym instytucjom, że my będziemy inwestować, my będziemy piłkę kobiecą chcieli rozwijać. Z drugiej strony, to może nie jest reklama, ale jak mówimy o tym, że są reformy, to te reformy też jak gdyby nie zostawiają tych drużyn z ogromnymi wymaganiami, tylko są przeznaczone ogromne środki finansowe. Ktoś może powiedzieć, co to jest tam, ileś milionów złotych, to jest mało. Z drugiej strony, jeżeli proporcjonalnie, bo ktoś to liczył, to już nie ja. Jeżeli 10? Tak, że ogólnie, jeżeli proporcjonalnie zobaczymy zarobki i inne kwoty w krajach zachodnich, to za chwilę się okaże, że
podobną kwotę Polski Związek Piłki Nożnej daje na piłkę kobiecą, bo jak gdyby musimy to teraz adekwatnie do warunków takich bazowych w kraju panujących przełożyć, więc to nie są małe pieniądze. Jeżeli teraz powiedzmy każdy klub ekstraligowy, pierwszoligowy i drugoligowy otrzymuje pieniądze, które na pewno jeszcze zabezpieczą możliwość transportu i także noclegów, jeżeli będą potrzebne, to w tym momencie okazuje się, że wystarczy grać i szukać sponsorów na inne aspekty, bo ten najważniejszy, podstawowy, zostanie zaspokojona ta potrzeba, czyli jak gdyby zadbaliśmy o wiele punktów, które powinny pomóc także klubom. Pytanie jak teraz wejdą podręczniki licencyjne i tak dalej, jak będziemy pewne rzeczy przestrzegać i na ile będziemy też dalej się wspierać wszyscy razem, bo to jest, ja podkreślam, współpraca. My nie istniejemy bez klubów, kluby też nie istnieją tutaj bez pomocy Polskiego Związku Piłki Nożnej. Myślę, że im więcej będzie współpracy, tym lepiej dla wszystkich. A z drugiej strony też kolejny bardzo duży projekt, który jeszcze nie został rozpoczęty, ale w momencie, kiedy jest podział i idziemy w piłkę amatorską i profesjonalną, to też za chwilę trzeba będzie rozpocząć przygotowania do zajmowania się obszarem piłki tej właśnie amatorskiej, czyli tak dużo, ile jest pracy. To może być masowości wśród piłki kobiet, czy jeszcze nie? Na pewno, ale 48 trenerek z UEFA. Dokładnie, ale to jeżeli chodzi o takie liczby, to na pewno zdecydowanie proporcjonalnie mamy najwięcej sędzi i zawodniczek. Ale to też może wynika jeszcze z takich kulturowych aspektów. Ja cały czas podkreślam, że żeby być trenerką, no trzeba na pewno odważyć się, żeby nią być i mieć wsparcie.